Zapraszam Was na ostatni już film poświęcony Violetcie Villas. Tak jak już powiedziałem, jego tytuł Violetta Villas, jak ją nie znacie. Zobaczycie oczywiście w ogromnym przekroju jej życie, zarówno prywatne, jak i artystyczne. Oto pierwszy z przygotowanych filmików, który zatytułowałem Dzieciństwo. Zobaczycie małą Czesię, samą, zobaczycie ją z rodzicami, z rodzeństwem. Bardzo ciekawy okres, niestety tylko oczywiście zarejestrowany na licznych zdjęciach. Często na bardzo unikalnych zdjęciach, które zobaczycie po raz pierwszy. Tak lubię czasami pomarzyć, przywołać wspomnienia, gdy ginie ich ślad. Pośród złudzeń mirażeń, lepszy wydaje się świat. Moich nieznanych, a największe spośród nich, w sercu mam na samym dnie. Chcę, byś zawsze Może miałam 6 lat. Przychodziłam obok wielkiego kościoła z czerwonej cegły. I pusto, bo ten kościół stał w lesie i nikogo nie było tam. I usłyszałam przepiękny śpiew jakiejś pani. Rozejrzałam się naokoło, a w kościele nikogo nie było. Rozejrzałam się naokoło, a w kościele nikogo nie było. Więc kto to był ten ktoś, co śpiewał? Do dziś o tym myślę. Ja nie śpię. Filmik numer 2 to okres nastolatki, okres wczesnej młodości, słowem Violetta przygotowująca się do swojej już późniejszej bardzo aktywnej działalności piosenkarskiej. Ciężarów popularności można było odpocząć dopiero późną nocą przy piwku, które podobno najlepiej smakowało w bufecie kolejowym otwartym do rana.
od czasu do czasu, wybuchało nasze własne objawienie. Ma miłość i bez zazdrości. Nie ma zazdrości bez miłości. Stara to prawda, mocna jak wino. Wino czerwone, serce szalone. Nie ma miłości bez zazdrości. Bo nie ma zazdrości bez miłości. Miłość przychodzi razem z zazdrością, a zazdrość odchodzi razem z miłością. Pożegnalna. Od tej pory właściwie rozpoczyna się nowa era moja. Wejście. Zaistniałam, no, jako ktoś nowy, inny. Dzięki. Bo przecież gdzieś trzeba mieć szansę pokazania głos. Chcesz miły, chcesz czy nie?
dla mnie Pan Bóg jest najważniejszy w życiu. Pan Jezus. Jak się modlę za wrogów, bo wiem, że ich mamy nadal dużo, takich utajonych, to właśnie ani mu nic złego nie życzę, ani nie klnę na niego, bo wiem, że i tak będzie ukarany za to. A jeżeli ja wrogom przebaczę, to przez to i modlę się za nich, to im węgle rozżarzone na głowę przygotowuję. Odbieram mu moc.